No hej, lubicie się solidnie pośmiać? No kto by nie lubiał? Nawet taki cygan bez ciała chyba lubi się, chociaż nie, mu chyba nie do śmiechu. WTF! Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcineczku na moim kanale. Szymon i Klocki, bo od niego jestem prezent, od niego są te pseudo minifigurki. Cały czas pierwsza seria. Moi drodzy, Szymon i Klocki wysyła mi je co jakiś czas. Niejednokrotnie już doceniałem kunszt, jaki on tutaj poświęca tym figurkom, prawda? Jakość wykonania, opakowania, te rysunki, to rządowsko drukuje, to nie jest ręcznie rysowane, aczkolwiek oczywiście kiedyś było. Wiecie, no to by normalnie mogło być wprowadzone do sklepów. Napisy z tyłu, wszystko jest jak najbardziej fajne, ładne i normalnie sklepowe. Był jeden opening, był drugi opening i na obydwóch się mocno uśmialiśmy, bo te figurki nie są normalne. Jeżeli oczekujecie więc tu normalności, to no nie wiem po której stronie macie drzwi, ale w narożniku macie okienko takie i tam X i... Ale nie klikajcie tego absolutnie, nie zamykajcie niczego, obejrzcie, naprawdę warto. Szymon i Klocki niejednokrotnie się postarał i wykonał naprawdę świetną robotę i dziś otwieramy sobie kolejne dwie saszety od Szymona. Czyli mówię, trzeci opening. Ja gdzieś tam jeszcze widziałem w tle, że jakieś saszety jeszcze od niego leżą, ale to już nie były pseudo minifigurki, a jakieś zwykłe z figurkami Lego, moi drodzy, więc mam długie wahania, na którym kanale je otworzyć. Cały czas seria pierwsza. Szymon, ja się ciekawię, ile figurek jest w tej serii, jakbyś mógł, to byś mi napisał. Wpadajcie w ogóle na kanał do Szymona, bo chyba warto. W ogóle spójrzcie, tam coś jest ukrytego w ogóle, tam jest coś ukrytego i to przypadek czy nie? Nie sądzę, chociaż z drugiej strony egzemplarz promocyjny. Czy to tam był jakiś inny prototyp? Real Heroes, okej. No tutaj jest coś innego, więc ciekawi mnie. Ja się muszę temu przyjrzeć, nigdy tam do środka nie zaglądałem. Natomiast co my tu mamy? Oj, ściąłem kawałek ulotki. Oj, przepraszam. A jeszcze wrzuciłem na ziemię ten fragment. Czekajcie! Czekajcie, nigdzie nie jest ciep! Jest ten fragment ścięty. Jajaj, brzydko, brzydko. No ale tak to bywa, jak firma nie zabezpieczy odpowiednio. I nie bój się, Szymon. Lego też tego nie robi przecież. Syrenomózgi. Pseudonim figurki 2020. To będzie Syrenomózg, okej. Okay. Wyglądać on ma mniej więcej tak. Udało mi się to w miarę złączyć. Szymon i Klocki mamy z tyłu napis. Syrenomózg, okej. Okay. Kumam, o co chodzi. Chodzi o to, że syrenomózg, zamiast syrenołeb właściwie trochę, zamiast łba, no ma on takie coś. Noga się dalej rusza, no druga z wiadomych względów oczywiście ruszyć się nie ruszy. Zostało to ciekawie stopione, odpowiednio do tego kontentu kanału zostało to po prostu zbezczeszczone wręcz, ale super, pasuje to. Brak mu też dłoni, nie zapominajmy o tym, że pan syrenomózg nic w ręce nie chyci, z drugiej strony nic nie widzi. Idealna postać do chodzenia po mieście i nagłaśniania pewnych spraw, na przykład tak jak było w Czarnobylu w 86. No właśnie, to on też będzie takie sprawy mógł nagłaśniać. Tutaj Szymon użył dość dużo kleju, jak widzicie, na gorąco. No syrenomózg, bardzo, bardzo interesująca postać. A nie zapominajmy, że to nie jest pierwsza saszetka z syrenomózgiem. W ogóle ciekawe, bo przedtem szliśmy jednak w tego cygana troszkę i jakieś tam poboczne postacie cygana, a teraz w ogóle zupełnie inna postać. W ogóle on mógł być super bohaterem, ja tak czuję. Wybaczcie, nie mogę go puścić z rąk, się nadziwić. Szymon i Klocki, równie bogaty umysł, pomysły, jak i mój. Jak wiecie, ja często wymyślam takie różne rzeczy i widać, wszystkie Szymony tak mają, chyba że po prostu mamy tak głowy przepełnione takimi pomysłami. Czekajcie, to wysypę i zajrzę do środka, bo mnie ten środek bardzo ciekawi, o co tu chodzi. Ja mam teraz nową rozkminę w ogóle, o co chodzi z tymi środkami. Tu również wszystko jest identycznie. Czyżbyś początkowo chciał zrobić zupełnie inną serię, a później zmieniłeś się na pseudo? Nie wiem, ale tak mi to wygląda. Co mamy tutaj? Również... O, to w ogóle będzie coś ciekawie. Szymon i Klocki. Tutaj mamy Lord Octan. Octan, co to jest to? Aha, że 10. figurka. Aha, o ja, my je mamy pooznaczane wszystkie. A ja kurczę, to pociąłem przez przypadek. Muszę to jakoś ładnie skleić. Szymon i Klocki, biorąc pod takie pytanie teraz do ciebie, biorąc pod uwagę, że mam. Ja mam 6 figurek, czy inne osoby mają pozostałe 4, czy jak to jest? Czy faktycznie jest to jakaś losowość i tak dalej? Dobra, Lord Octan. Okej. Nie do... O jest! O, wow! Ładny napis, dobra, kumam, jak to ma być w takim razie. Skąd jest w ogóle ten napis? Bo to na stówę nie jest Lego. Ciekawi mnie, z jakich klocków on pochodzi. Ale ktoś grubo szedł w podróbę i się nie cackał. Aha, dobra, przepraszam, to bardziej w ten sposób, jeżeli wierzyć instrukcji, powinno być. Lord
Oktan, chyba w jakiejś innej fazie, chyba w jakiejś innej formie. To jest chyba czwarta forma Lorda Oktana. Czwarta forma Lorda Oktana, sami przyznacie, no bo... kurczę, co to jest? Nie, zmienił się w dystrybutor. Trochę mi to wygląda jak dystrybutor, który w ogóle zaczął działać ogniem zamiast paliwem. Więc czekam na rozwinięcie tej postaci, ale ta ręka, no naprawdę, w sensie tu jeszcze kipek, nie? W sensie jakby to była główka, tak lub kipek w sukience, a nagle coś takiego. No ciekawa postać, ciekawe jaką rolę odegra u mnie w mieście. Ups, powiedziałem mieście? Czyżbym powiedział mnie? Czy ktoś słyszał słowo mieście? Czekajcie, replay. Ciekawa postać, ciekawe jaką rolę odegra u mnie w mieście. Ups. No trochę jakby tak. Więcej informacji o mieście już w przyszłą środę. Ale będziecie musieli obejrzeć Playmobil. Przykro mi, będziecie musieli obejrzeć Playmobil. Moi drodzy, Szymon Niklocki po raz kolejny zadziwił. Po raz kolejny pokazał swą fantazję i uszczęśliwił mnie tymi figurkami. One naprawdę są spokojne, naprawdę jarają. Dzięki Szymon jeszcze raz. Czekam na te wszystkie odpowiedzi na wszystkie pytania, które ci tu zadałem. A wam dziękuję, że byliście tu po raz kolejny na pseudominifigurkach, które doskonale wiem, że wam się bardzo podobają. Dzięki jeszcze raz wielkie. Zostawcie suba, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. I mam nadzieję, że będziemy się oczywiście widzieli w przyszłych filmikach. Dzięki jeszcze raz. Bye!